wszystkim. Tak, aklimatyzuję się tutaj od kilku dni. Mam nadzieję, że pogoda będzie ciężka. Boję się tego roweru, kurde! Co jest najtrudniejszego dla kibiców podczas zawodów? Co zrobić z wolnym czasem? Zasnąć tak rano. Nie ma, kibicowanie jest fajne. We'll just lay down. We'll just lay down and die. This is where we draw the line. You won't cross me, but I tell you to try. Your bridges are burning and I've just been waiting to finally take back what is mine. Kociołowicz jako pierwszy dzisiaj z kuźni triathlonu finiszuje. Super, ja uwielbiam taką pogodę. Naprawdę. Mocny rower, ciężki trening przed zawodami nie oznacza, że rower nie wejdzie na zawodach. Drugi z kuźni, Krzysztof Kuter. I Rafał Przychodzień po fantastycznym pływaniu, mocnym rowerze, finiszuje dzisiaj jako trzeci z kuźni. Widocznie lubię deszcz, lubię jak wieje, lubię jak jest zimno. Teraz do mety dobiega Mateusz Górski. On jako pierwszy z kuźni triathlonu zszedł z roweru. A tu już Marcin Robiński tuż za nim. Było zimno, mokro, ale fajnie. Super, mocny rower, bardzo mocny rower. A bieganie spokojne, bo dużo błota, ale okej. Mokro było i straszne błoto. Z każdym kolejnym kilometrem więcej błota w butach. Znowu za Kasią. Nie wiem, jak ja to przeżyję. Zarąbisty start. Błoto, kurwa. Wpływanie. Na końcu chyba. Go.